mecz na wyrównanym poziomie. Udało nam się wygrać z Interią 2-0. W tamtej rundzie straciliśmy jednego seta z Interią, tym razem 2-0, z czego jestem bardzo zadowolona, a mecz był naprawdę przyjemny. Jesteście teraz liderami w tabeli. No, bardzo się z tego cieszę, ale mamy niestety przełożony mecz z Aliorem, który depcze nam po piętach, także jeszcze wszystko przed nami. Dobrze, jak się spodziewacie z Aliorem wyników? Ciężko powiedzieć. Zazwyczaj wygrywaliśmy, ale zobaczymy, jak pójdzie w tym sezonie. Liczę na pierwsze miejsce, także na zwycięstwo. Dzisiaj mecz był bardzo ciężki. Mimo, że wygraliśmy, to uważam, że to nie był nasz najlepszy mecz. No ale udało się dowieść do końca. Przeciwnik postawił nam bardzo trudne warunki, mimo że grał w piątkę. Także bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. To jest chyba wasz pierwszy time break, prawda? Pierwszy chyba wygrany. Tak, zgadza się. Graliśmy już od tej pory tie break i to jest pierwszy wygrany, tak. No, tym bardziej się cieszymy, tak jak mówię, no, zbieramy doświadczenie, bawimy się tutaj i no, jest fajnie. Że tak powiem, plany spięcia się wyżej, tak? No, będziemy próbować. Zrobimy co w naszej mocy, żeby dołączyć do tej pierwszej piątki czy czwórki. Wydaje nam się, że jest w naszym zasięgu ta pierwsza piątka. No ale zobaczymy. No, tutaj jest dużo mocnych drużyn, także każda walczy o swoje. Ale drużyny zwracają uwagę, że poprawiliście się mocno od początku sezonu. No, na pewno tak to jest w sporcie, że drużyny buduje się i na to trzeba czasu. Także my z każdym meczem staramy się grać coraz lepiej. No i jak widać, nam to chyba wychodzi, bo wygrywamy z coraz to lepszymi przeciwnikami. Toczymy naprawdę zacięte boje z tymi najmocniejszymi, także to nas cieszy i to nas bawi.